Dzień dobry, nazywam się Zbyszek Czajkowski, jestem doradcą winiarskim. Prowadzę jeden z czterech sklepów w sieci Winosfera. Mój sklep znajduje się w Bydgoszczy. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć na temat zasad przechowywania, właściwego przechowywania wina. Wino jest produktem dosyć wrażliwym i czułym. Trzeba dbać o to, żeby przechowywać je w odpowiednich warunkach. Najoptymalniejsze warunki przechowywania wina zapewnia nam oczywiście piwnica. Dobrze przygotowana piwnica. Jeżeli nie mamy możliwości zbudowania sobie piwnicy, w której przechowujemy wino, dobrym rozwiązaniem, najlepszym rozwiązaniem są specjalistyczne chłodziarki do przechowywania wina dostępne na rynku. Są to urządzenia, które pozwalają nam odtworzyć w warunkach domowych takie same warunki, w jakich wino leżakowałoby, przechowywane by było w piwnicy. Te optymalne warunki to temperatura w okolicach 12 stopni Celsjusza, wilgotność względna na poziomie 70, 60, 80% i ważnym czynnikiem jest także to, że w chłodziarkach wino jest przechowywane w pozycji poziomej i zabezpieczone przed wibracjami, które mają niekorzystny wpływ na wino w procesie leżakowania, dojrzewania.